Tędy, nie? Jep. Teraz tutaj. Zmieńmy sobie broń. Dlaczego nie będziesz mogła? O, pomierali na śmierć. Co im się stało? A, chyba że... Myślałem, że po prostu tylko na pobranie. Nic później. Zarąbiste więzienia. Pogradajmy sobie zombiaków, skajsów. To trochę hip posad. Będzie? O, jest. Jak miło ścisnąć pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? Mówię, jakoś dziwnie się zachowuje. Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, chwila, już moment. Czego mam takie dziwne obawy? Dobrze, teraz musimy zaczekać. To potrwa jakiś czas. To co pan do mnie mówił? Hej, to on, to ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, tak, Amir Goreshi. Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą. Okej. Okay. I są wciąż dobre, doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował dwa pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z GRE. GRE? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Wiem, doktorze. I dziękuję. Skontaktuję się. Jej! 15 tysięcy expa dostałem. Na razie jest dobry, ale coś mi w nim nie gra. Taki standardowy złol z gier. To brzmi. Jego głos brzmi jak standardowy złol z gier. Dobra, którędy się wychodziło? Alkohol, alkohol. Też miałem dzisiaj pizzę. Tak, tą biedronkową taką, nie pamiętam jak ona się nazywa. Ale wiem, że jest tylko w Biedronce, to nie jest żadne Giuseppe, ani Feliciano. Ale zapomniałem nazwy. Spotkałem Camdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir. I twierdzi, że jest nadzieja na opracowanie leku, jeśli dostanie resztę zapisków Zira. Okej, okay. Czyli mam robić jego kurier. Ale ciemno. Panie Crane, muszę powtórzyć. Niech pan pilnuje swoich pleców, frontu i obu boków w kontaktach z tymi draniami z GRE. Wykiwają pana przy najmniejszej okazji. Wiem, doktorze. Będę ostrożny. Muszę tylko ustalić, jak sprawy stoją. Dobra, gdzie mam się z nimi skontaktować? Którą sobie robisz? Tych dwóch? O, misja! Crane, nazywam się Mort Norris. Przed epidemią pracowałem w ratuszu w dziale modernizacji i konserwacji infrastruktury hydraulicznej. Mhm. Ach, to była niesamowita fucha. Brakuje mi jej bardziej niż moich dzieciaków. Aha, ty miałeś do mnie jakąś sprawę? A tak, chciałem odzyskać bieżącą wodę w mojej okolicy, ale przez te cholerne żywe trupy łażące wszędzie nie mogę. Szlak mnie przez to trafi.
Dałbyś się namówić, żeby to dla mnie zrobić? Błagam, to byłby wspaniały gest obywatelski, który doceniłyby dziesiątki, może nawet tuziny ludzi. Co miałbym zrobić? Po prostu przekierować wodę, tylko tyle. Bardzo byś nam pomógł, a przy okazji uruchomiłbyś też śliczną fontannę. No dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ci nie mogę, Marcin. Genialnie. Ty jesteś za daleko. Dostać się do trzech pomp i przekręcić zawory. Pokażę ci, gdzie co jest. Plan woda 2.0 dostanę dodatkowo, licząc expa. No i dobra. Fabuły mam 89% już. Więc fajnie było porobić jakieś misje poboczne. No bo w fabule The Following mi zostaje do ogrania. No i parę misji pewnie pobocznych jak jeszcze wlecą na jakieś. Umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Dobra, to gdzieś tutaj będzie. Sprinter w ogóle jest blisko. Spoko, welcome back. Rofyle. Chyba gdzieś niżej jeszcze. Chyba nie tu. Czy to jest tu? Nie no, to chyba jest tu. Po prostu mi nie zaznaczyło. Jest woda. Są race. O, zaznacza mi gdzieś tu. Chyba jednak tutaj miałem przelecieć. Bo pod wodą zwykle się ludzie widzą lepiej niż na powierzchni. Halo. Sprawa fizyki. Lepiej światło się rozchodzi. W wodzie. Lepsze pytanie, czemu jestem taki zajebisty, że umiem otwierać zamki pod wodą. Jak to? Przecież niektórzy otwierają sobie oczy pod wodą, bez okularów. I widzą. Wszystko. Pierwszy zawór. Otwarty. Dużo ich tu. Jej, trzy główki za jednym zamachem. To nie była główka. Dobra. To powrót? Nie ma tutaj wyjścia. I do góry. Tak prawie. Dobra. Zróbmy sobie kamuflaż. Z pani zombie. I lecimy do kolejnych. O! Może kawa będzie. Poza miliardem zombiaków, która tutaj wchodzi. What? Ara. W którą stronę?
Po co pendrive'a miałeś kupić? Kto w tych czasach używa pendrive'ów? O, mam zaraz level. Dobra, i tu są kolejne. Jaka muzyczka. Dobra. Parkour. Gdyby nie to, że mam hack, to by był parkour. Mogę tak? Nie, chyba muszę wyłączyć jakoś ten prąd. Lepiej nie być porażonym prądem, bo jak wejdziesz do wody i będziesz porażony prądem, to możesz umrzeć. Umarł. Nie ma tu nic. Zgadłem. Tym dobrym elektrykiem. No i drugi zawór ogarnięty, jeszcze jeden, jo? Otwórz zawór przy hotelu. I chyba na powierzchni teraz. Idzie coś na mnie. A w ogóle w wodzie lepiej działa prąd. To był piękny efekt. Dupa je poleciała do góry. Dobra. Do góry. Nie, byłem za słaby, żeby takie rzeczy robić. Mówię, kolejną ogrywaną grą po Dying Light'cie będzie Deponia. Gierka wybrana przez Rofle. Zabiłem człowieka. O, ten brzmi jakby prawdziwy człowiek, który potrzebuje pomocy. Zabiłem kolejnego człowieka. Deponia. Tak prawie. Deponia ma 4 części, nawet ci powiem. Ale będę ogrywać tylko pierwszą na razie. Otwórzmy wóz policyjny. Dawno ich nie otwierałem. Widzę, że ktoś potrzebuje pomocy niedaleko mnie. A w ogóle, Rofle, mogę ci powiedzieć o przecieku do gry, którą lubisz. Tylko nie wiadomo, na ile dobry to jest przeciek. Podobno The Elder Scrolls 6 ma się dziać na jakimś pustynnym terenie, którego nazwy nie pamiętam. A przynajmniej tak słyszałem na TV gry. Nie wiem, zaraz ci powiem. Tylko daj mi otworzyć ten cudny wóz. O, było! Drugą. Ale na pewno nie tak, coś chyba na H. Tak mi coś w głowie chodzi, że H. O, zgadłeś, Marycin. Czemu nie mogę stworzyć wozu policyjnego? Halo. Rozumiem, że to bardzo trudny zamek, ale ja go dosłownie nie mogę otworzyć. Ja! Nie! Wait! Możesz umrzeć? Jezu, ile tego?
Rozumiem, że oni padają prawie na hit, ale mi się nie chce walczyć z tymi zombiakami. Chcę otworzyć wóz policyjny. No i rozwalili mi maczetę. Jezu! Głupia kobieta. Co to było za przybliżenie? Wait. Napraw się. O, nie służyło mi naprawy. To może właściwie bardziej plotka niż przeciek było. Ostatnie trzy wytrychy używam. Jak nie uda mi się, no to bywa. Mówię, dawno ich nie otwierałem. Nie, żeby mi brakowało wytrychów, ale nie chce mi się marnować czasu na otwieranie tego. O, dziękuję. No macie tam mniejsze, ale... Ten rycerz to już lepsza opcja. Nie o to mi chodziło. Dobra, chilnijmy się. Wejdźmy gdzieś do góry. Jeszcze wyżej. Wait, już ci mówię. ...że Elder Scrolls 6 może się rozgrywać w Hammerfell. Fani... Hammerfell. ...wskazują questy w Skyrimie, które mogą to sugerować, a także fakt, że Elder Scrolls Online unika Hammerfell jak ognia wraz z kolejnymi dodatkami. Myślicie... Cześć, Noil! Hip po hej! Załapałeś się na twoją gierkę, którą wybrałeś jako top donator miesiąca. Co prawda, pogram jeszcze z półtorej godziny, ale załapałeś się. No, godzinę 20. Muszę się wyrobić przed maratonem. Ale witam cię, Noil. Jestem w końcówce gry, jakby nie patrzeć już powoli. Dlatego staram się jak najwięcej zadań pobocznych zrobić. Wiem, dlatego mówię. Godzina 20. Co tam, Noil? Jak wakacje? Minęły? To będzie gdzieś tu? W ogóle, Rofle, jak lubisz świat ten... Scrollsów, to możesz sobie obejrzeć film Dungeon and Dragons. Polecam. I cześć, Austin. No to zajebiście, jak bardzo dobrze. Tamtego nie wiem, jak trafić. Nie, to chyba nie tu jednak, Austin. To chyba jednak nie tu. Przynajmniej jeszcze. Ciekawe, co tam było. Dobra, otwórzmy sobie skrzynkę. Tym razem średni poziom, to na easy pójdzie. Kierka, kawa kolejna. Do misji. Dobra, co ja mam tu zrobić? Znaczy... Nie jest pod napięciem woda, to jest zwyczajna woda. Dobra, nieważne. Tu co jest? Poza tym razem użytecznym pudełkiem. Nice'u. Chyba miało polską wersję, nie? Czy nie? Kojarzy mi się coś ten tytuł. W każdym razie. A nie, Stuart malutki miał polską wersję. Mówisz, że bardzo ładnie wygląda? Mord, przestawiłem wszystkie trzy zawory. Wspaniale! Teraz musisz jeszcze tylko zrobić to samo w głównej pompowni. Daj mi znać, gdy tam dotrzesz.
A ja kupiłem gierkę, o której nie mówiłem na live'ie sobie do kolekcji PC-towej. I działa. Nawet na tym kompie działa. Więc miło. Szkoda, że pudełko bez instrukcji jest ani niczego. Ale gierkę mam. A dokładniej... takie oto coś zakupiłem sobie. Polnisze wersja Asterixa. Tylko potrzebuję jeszcze pierwszą i trzecią część. Choć chyba trzecia nie ma. Bo niestety retro, w sensie tej nieodnowionej, nigdzie nie ma. Na Gogu jest tylko ta odnowiona wersja. A podobno ktoś mi tutaj pisał na czacie, że odnowiona jest gorsza. Powracamy. Tak prawie, ściema. Ściema, ściema. Ściema, ściema. Tutaj muszę bić, czy stąd wychodziłem, bo teraz nie jestem pewny. Która to była opcja? Dobra, stąd wychodziłem. Dobra, umyjmy się nią. Cześć. O, w ogóle, Noel, jesteś na live'ie? Mogę przejść? Przestań się jarać, bo nie mogę wejść w coś, co się jara. Dobra. Gdzie mam lecieć? Otwórz główny zabór. No to lecimy. Kolejny samochód policyjny, ale na razie sobie odpuszczę je. Odrzut! Wszyscy gadają w ogóle o tym samym. Ludzie Raisa. Ten sam tekst. Macela! Idźcie stąd. Niestety to robi spory hałas. Chcę sobie zabrać zrzut, więc spokojnie. I dokończymy wtedy misję poboczną. Ale zrzuty by się przydało pozbierać, bo trzeba sobie level nabić maksymalny. Na wszystkim, czym się da. Ej, ktoś tu jest. A chyba do gadania. Nie to. Wyrzućmy go! This is Spartum. Prawie wyszło. Jeden spadł, ale chyba nie umarł, bo trochę mało expo dostałem. O, ten umarł. Gdzie on jest? Gdzieś w domu. Czemu ja w ogóle latarkę mam odpaloną? Chyba tu. Jest ktoś tu? Ostrze, to nie jest ktoś. To co najwyżej coś. Za dużo tych zombiaków trochę. Nie ma tu nic, nie? Chyba, że tu może. Na dół. O. Tam powiesz? Człowieku? Który jest zamknięty. Pani człowiek. Nie spodziewałam się, że Haran spotka tak bardzo stosowny los. Czemu zamknęłaś się? Haran zawsze był swoistą anomalią. Nie, Austin. Został założony w średniowieczu, ale zawsze był miastem otwartym. Ale może jak chcesz przetestować ze mną Rivalsa później. Z tego powodu zawsze panowała. Jeśli masz dostęp. Tolerancji i akceptacji.
Haran radośnie witał ludzi wszelkich narodowości, wyznawców wszystkich religii, jeśli tylko mogli płacić nałożone przez miasto podatki. To chyba dobrze. Tak by się wydawało. I przeważnie tak było. Przerwane światowe igrzyska lekkoatletyczne miały podkreślić wielokulturowość miasta. To dlaczego tak cię to przygnębia? Ponieważ epidemia uwypukliła to, co, jak się obawiam, należy do podstawowych elementów ludzkiej natury. Okradnijmy ją. Dzielimy się na grupy, a potem poszczególne grupy szukają sobie wrogów. Ocaleni ludzie w wieży są oczywiście przeróżni. Ale kogo się najbardziej boimy? Zarażonych? Czy Raisa i jego zgrai bandytów? A sam Raiz. Słyszałam, że jego ludzie są tak samo różnorodni jak my tutaj. Mimo to on każe im nas atakować. Gdy stare granice zanikają, nakreślamy nowe. Ludzkość nigdy nie zazna pokoju, panie Crane. Nigdy. On jest poza naszym zasięgiem. Cóż, dziękuję za temat do refleksji. Thank you. Okradnijmy ją dalej. Mnie, ale mam lepszy pomysł, Rofile. Zrobimy z twojego kanału streama. Z twojego biurka. I to będzie dobry deal. Twój pierwszy strumyk na twoim własnym biurku. Miał być dzisiaj LOL w ogóle, Austin. Ale że zobaczyłem, że mam dostęp do rajwalców, no to chcę to wykorzystać i zobaczyć, jak tam działa. Mówię, interesuje mnie ta gra. Bo Overwatcha lubiłem, a to no, wygląda prawie identycznie jak Overwatch. Lubiłem Overwatcha, no ale niestety, no jak mam czekać po 20 minut na jeden mecz, to tak trochę średnio mi się chce w to grać. A lubię Marvela. Postacie z Marvela. Jak ostatnio próbowałem grać chyba na 24-godzinnym live, ale to było o drugiej chyba w nocy, to no szkało mi 13 minut meczu i to nie rankeda, tylko deathmatcha chyba. To postanowiłem jednak, że pójdę sobie na coś innego. Fajnie, wsiąkła w ziemię. Oj, to nie było dobre. Ała. Coś, na pewno ludzie się znajdą, którzy będą chcieli oglądać Rofile kanał. Jeszcze wyślę info na moim własnym Discordzie. Co nam powiesz? Masz karabin. I miecz. Długosiężny. Różowy. Ej, fajny skinek. Smocza siekiera. I w ogóle szybko, nawalająca. A dobra, kupmy sobie strzały elektryczne, nie mogę. Kupmy wszystko, co się da. I co jest Worf? A tu jest git. I sprzedajmy wszystko, co jest nie Worf. Jak maczeta, kij, siekiera, karabin policyjny, kolejna maczeta, egipskie coś i to. I muszę sprzedać wszystko poza kawą, bo ostatnio sprzedawałem kawę niestety. Coś, co mam do zadania. A miałem już zebrane 20 kawy do zadania.